No ale właśnie. Premier krzyczy w tygodniku sieci prawdy, nie wiem, w tym rybackim, że nie ustąpimy Unii Europejskiej ani o krok. Tak jakby za chwilę Unia Europejska miała szturmować nasze granice, a tutaj właśnie Macierewicz już broni naszych granic. Wam jak się podobają te krzyki władzy, że nie ustąpimy Unii, że ci, co mówią tam, że u nas jest źle, są Polakami, to zdrajcy? Bo jesteście z pokolenia, które właściwie trochę nie liznęło takiej jeszcze wojny propagandowej. I jak wy na to patrzycie? No nie liznęliśmy, rzeczywiście. No ja się zastanawiam, może w tym jest jakaś głębsza strategia, że PiS ze wszystkimi chce się skonfliktować. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy. Bo pojawiła się kwestia odszkodowania od Niemców za II wojnę światową. I tam co już... o tym myślicie? Dlaczego PiS to podnosi? Bo mi się wydaje, jak tam pada kwota 6 bilionów czy 5 bilionów... Ostatnio zmniejszył Błaszczak do 1 biliona w Radiu Maryja. To mi się wydaje, że oczywiście my wiemy, że nie dostaniemy tych pieniędzy, że tu chodzi o kilka po prostu Mercedesów klasa S, jakieś parę kontenerów Haribo. Tak, że to jest tak zwana technika drzwiami w twarz, w psychologii się nazywa, czyli śpiewamy dużo, ale potem dostajemy trochę mniej. I ale to... że coś dostaniemy, myślisz, że ale oni że w to dostaniemy, wierzą. Tak. Mi się wydaje, że tak, jakiś persil, kilkaset kilogramów pewnie, coś tak czuję, że ale oryginalny niemiecka. Oryginalna niemiecka chemia. A nie to, co tutaj dostajemy. Popuczynu. Tak, razem w pakiecie pewnie ze Słowacją czy Rumunią dostajemy jakieś gorsze snickersy, gorsze proszki do pieczenia. Wydaje mi się, że chyba o to gra. A chyba nie. Człowiek doświadczony w propagandzie, to powiem wam, że moim zdaniem pomysł jest bardzo prosty. Zgłosić absurdalne żądanie, ale częścią tego absurdalnego żądania są niewyobrażalne kwoty, które Polacy nawet nie potrafią sobie wyobrazić. Ale gdybyśmy je dostali, to nagle stalibyśmy się drugimi Niemcami. Ale ci, którzy zgłaszają, wiedzą, że nie ma na to żadnych szans. Natomiast chodzi o to, żeby podzielić opinię publiczną tutaj. I ci, którzy myślą racjonalnie i będą mówili, nie, to jest niemożliwe. To nieważne, jakie to są kwoty, po prostu to jest niemożliwe, sprawa jest zamknięta. Ich będzie można zaliczyć do grupy zdrajców i tych, którzy nie chcą od Niemców pieniędzy. I siłą rzeczy takie postawienie problemu powoduje, że ludzie nawet zdrowo myślący boją się mówić, no nie, to nie teraz, nie to, nie mamy na to szans, bo zostaną zaliczeni do grupy zdrajców i w ten sposób PiS eliminuje z życia publicznego nawet racjonalnie myślących, bo oni się nie będą odzywali w tej sprawie, bo będą się bali takiej łatki. Moim zdaniem to po to wszystko jest zrobione. Ale to faktycznie jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że dla wielu osób z naszego pokolenia, czy osób młodszych, to jest faktycznie pierwszy raz w życiu doświadczamy czegoś takiego. I ten mechanizm szukania wroga gdzieś na zewnątrz i jakiejś takiej wewnętrznej mobilizacji. Któremu pomagają wrogowie wewnętrznie. Oczywiście. I właśnie to dzielenie tutaj wewnątrz. I dla mnie te ostatnie lata, że ja faktycznie coś takiego się, mam wrażenie, przełamało, że trochę zrozumiałem, jak to jest, jak gdzieś jakaś grupa ludzi zaczyna wierzyć w jakąś teorię spiskową i staje się owładnięta jakąś ideą, która niekoniecznie ma pokrycie w rzeczywistości. I kiedy tam się trochę poskrobię, to się okazuje, że to wszystko jest zbudowane na jakichś tam bajkach z internetu i tam jacyś uchodźcy. No ale jesteśmy krok dalej. Ta grupa zdobyła władzę i rządzi. No właśnie. I to mam wrażenie, że to pierwszy raz w naszym życiu coś takiego się wydarzyło. I to faktycznie jest trochę bardziej straszne niż śmieszne. No, ja jestem raczej skłonny wam pogratulować. Bo ilość doświadczeń jest sumą człowieka. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.